Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym projekcie Denko. Dużo się, naprawdę dużo się tego nazbierało, więc bez zbędnego gadania przechodzę od razu do rzeczy i zaczynam od czegoś mało spektakularnego. Jest to, czy było to 80 maxi płatków z Ebelin i ja zawsze sięgam, jeżeli pojawiają się one w sprzedaży, po nie, dlatego że, no jak mówię, tu jest 80 płatków, normalnie jest ich połowa i jest ich wtedy 40. I zawsze byłam z nich zadowolona, teraz nie wiem co się stało, w tym opakowaniu zaczęły mi się te płatki niesamowicie rozdwajać, zwłaszcza pod koniec, więc no muszę zobaczyć, mam jeszcze jedno takie opakowanie aktualnie w użytku, póki co jest wszystko ok, po prostu może było to felerne opakowanie. Dalej mamy chusteczki, te zwilżone z Altera. Kupiłam je z ciekawości, pierwszy raz w życiu miałam, to była jakaś limitowana edycja dla cery suchej i delikatnej z bio aloesem. Słuchajcie, ja je dwa razy próbowałam użyć do twarzy przy demakijażu, niestety twarz mnie po nich niesamowicie szczypała, dlatego zużyłam po prostu do wycierania słoczy, przecierania toaletki i tak dalej, drugi raz do nich nie wrócę. Kolejne chusteczki zwilżone są to Garnier Skin Naturals i to było 25 chusteczek z tym płynem micelarnym. To jest jakaś nowość, chyba wypuścili to zamiast tych moich z BB More i one moim tym z BB More ulubionym do pięt nie dorastały. Struktura tych chusteczek była jakaś taka dziwna, one były gładkie, ale na bokach wszędzie porozszarpywane. Nie dawały sobie rady nawet ze zmyciem jakby pierwszej warstwy podkładu, dlatego do nich nie wrócę, rozczarowałam się niesamowicie. Balea, mydło do rąk, o zapachu rabarbaru i kwiatu truskawki pachniał obłędnie. Słuchajcie, to był taki słodkawy zapach, bardziej było czuć rabarbar. Niestety była limitowana edycja na 20-lecie Balea, więc już jej nie dostaniecie, więc nie ma sensu się dużo od niej rozgadywać. Sylveco, lekki krem brzozowy, chroni skórę wymagającą odnowy, przywraca właściwy poziom nawilżania, zwiększa elastyczność. To był krem, który był niesamowicie wydajny, już Wam pokazuję. Tak wygląda krem i opakowanie, które zatrzymałam. Muszę sobie odzwyczaić zatrzymywania wszystkich tych opakowań, bo po prostu zawalam się tutaj kartonami. Wracając do samego kremu, lekki to on może był z konsystencji i z nazwy. Na mojej skórze, kiedy go rozprowadziłam, zamieniał się w ciężki krem, więc no, nie używałam go codziennie, używałam go na zmianę z innymi kremami. Niemniej jednak miałam go 4 miesiące w użytku, kiedy moja skóra zaczęła szaleć i zrobiła się trochę przesuszona. Bardzo fajnie się sprawdzał. Makijaż trzymał się na nim rewelacyjnie. Tak, krem hypoalergiczny. Myślę, że na pewno bym jeszcze do niego z chęcią wróciła, ale bardziej na zimę. Więcej będę chciała Wam jeszcze opowiedzieć oczywiście w mojej opinii o kosmetykach Sylveco, których do tej pory zużyłam. Śpieszę się i oczywiście język zaczyna się plątać. Bourjois dezodorant, który miał antyperspirant, który miał chronić przez 72 godziny. Czy to robił? Nie wiem. W 72 godziny to ja się co najmniej 6 razy myję. Był to dezodorant o zapachu zielonej herbaty, który przywiozłam ze sobą z Belgii. Piękne opakowanie. Bardzo ładnie pachniał. I słuchajcie, w ciągu dnia dla odświeżenia był idealny. Niestety u nas niedostępne, no i jego cena tam 4 euro z hakiem. Myślę, że nie wróciłabym drugi raz. Soraya hialuronowe odmłodzenie Beauty Creator. Odżywczy krem przeciwzmarszczkowy na dzień i na noc, który dostałam pół roku temu w paczce wymiankowej od Kasi Siarki 85. Ja kremy Soraya używam na noc, bo one są dla mojej skóry troszeczkę za tłuste. Na dzień po prostu świeciłabym się jak psuki lejnoty, ale na noc są rewelacyjne, jak widzicie, zużyty. Ten krem był chyba od 40+, czy nawet 45+, więc nie do końca dla mnie. Do zużycia przez 6 miesięcy. I jak mówię, na noc sprawdzał się u mnie rewelacyjnie, bardzo ładnie nawilżał twarz. Teraz mam inny krem z Sorai, dostosowany do mojego wieku, ale mimo wszystko
chętnie używam i z chęcią zawsze wracam do tych kremów. Be Beauty Hand Cream 5 w 1 formuła, odmładzający krem do rąk z kompleksem Q10, który dostałam od Asi, kiedy byłam u niej z końcem maja w prezencie. Pojemność 125 ml, bardzo fajny krem, aczkolwiek na początku odrzucał mnie jego zapach. Do tego zapachu trzeba się przyzwyczaić, nie każdemu się będzie podobał. Natomiast bardzo fajny był do takiego codziennego w ciągu dnia użytku, ponieważ szybko się wchłaniał. Zostawiał te dłonie nawilżone, niestety nie na jakoś długo, po jakimś, nie wiem, powiedzmy pół godziny już tego nawilżenia nie było. Mimo wszystko bardzo przyjemnie się go używało i nie wykluczam, że jeszcze kiedyś do niego wrócę. Skończyło mi się miejsce na karcie, więc musiałam co nieco wykasować i lecimy dalej. Mandy Lulur by Rituals Frangipani and Rice Milk. I to był żel pod prysznic w formie pianki, który był, muszę przyznać, bardzo wydajny jak na tego typu produkty, bo ile pamiętacie, miałam coś tego typu z knajpa i tam to użyłam kilka razy i się skończyło. Tutaj jest pojemność 200 ml. Bardzo ładny zapach, trochę kwiatowy, trochę świeży. Zapach, który utrzymywał się na pewno po myciu na ciele. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć jak długo, dlatego że wiecie, że ja zawsze po wyjściu spod prysznica kremuję swoje ciało, ale rzeczywiście, tak jak mówię, wychodząc, czułam po prostu ten zapach i kiedy pomachałam tą skórę, to on się na niej utrzymywał. Drugi żel pod prysznic, Fash Sensual and Oil z olejkiem arganowym, marula i migdałowym, który mogliście ostatnio w sumie zobaczyć w holu zakupowym, natomiast hol zakupowy był nakręcony już, nie wiem, ze 3 tygodnie temu i teraz zdążyłam zużyć ten żel pod prysznic. Nie wysuszał skóry, pięknie się pienił, miał delikatny, bardzo przyjemny zapach. Dokładnie, bardzo przyjemny zapach. Ja ogółem żele z Fa lubię, one nie są drogie i są naprawdę bardzo przyjemne. No i był dosyć wydajny, muszę przyznać. Tutaj suchy szampon z Batiste o zapachu cherry chiki chyba. Tak się nazywa, Fruity i Cheeky Cherry, o tak. Mała pojemność, którą miałam w boksie z Douglasa. Zużyłam teraz, kiedy mam fizjoterapię, postaram się wtedy nie myć codziennie rano włosów, nie zawsze czas na to mam. Natomiast, żeby spryskać sobie suchym szamponem, czas się zawsze znajdzie. I muszę Wam przyznać, że to był w ogóle mój pierwszy, kiedy weszły te suche szampony na rynek z Batiste, to pierwszy, który miałam właśnie był o tym zapachu i on mi najbardziej odpowiada. Tutaj skończyło mi się coś, nad czym bardzo ubolewam i jest to Estée Lauder Advanced Night Repair, czyli serum w takie w olejku, można powiedzieć, w żelowym olejku, coś w ten deseń. Moja cera to serum uwielbia, jest po nim miękka, gładka, jakby zliftingowana, rozświetlona, po prostu rewelacja. Niestety to serum jest cholernie drogie, słuchajcie, chyba 30 ml kosztuje 70 euro. No, niestety Estée Lauder ma takie ceny, ale do niego na pewno jeszcze kiedyś wrócę, nie mówię, że od razu, ale wrócić na 100% wrócę, bo to jakie on cuda u mnie na mojej skórze działał, to była po prostu rewelacja. Kolejny produkt, który zużyłam, jest to Marion tak, Hair Anti-Age. Serum odmładzające do włosów osłabionych i zniszczonych. Tutaj znowu kartonowe opakowanie i buteleczka. Buteleczka była z pipetką, wszystko działało bez zarzutu. Jedynie nie zauważyłam jakiegoś wielkiego efektu na włosach. To miało sprawiać, że te włosy miały być bardziej nawilżone, ale jak mówię, nie zauważyłam jakiegoś wielkiego efektu. Kupiłam w Międzyzdrojach w Biedronce, stojąc przy kasie, sięgnęłam. Drugi raz nie sięgnę już po prostu. To był chyba pierwszy produkt z Marionu, który się u mnie zupełnie nie sprawdził. Yves Rocher Rich Krem i to jest krem pod oczy, który zużywałam pół roku. To nie jest moje pierwsze opakowanie, już kiedyś Wam pokazywałam, natomiast tamto zużyłam dużo szybciej, bo chyba w 3 miesiące, dlatego że dzieliłam się nim. Tu jak widzicie, wyskrobany do końca. To jest krem, który rewelacyjnie nawilża okolicę, Boże, co ja mam dzisiaj z wymową? Okolice pod oczami. Natomiast ja go używałam tylko i wyłącznie na noc. Moim zdaniem na dzień jest on zbyt tłusty. Niemniej jednak, jak mówię, nawilżenie rewelacyjne i na pewno do niego jeszcze nie raz wrócę. Aktualnie zużywam to, co mam.
i dopiero wtedy kupię kolejny. Maseczka do twarzy z Montagnier Jeunesse, maseczka w płacie, taka o, z solą z Morza Martwego i algami morskimi. To była maseczka oczyszczająca, płat był dosyć ładnie dopasowany do twarzy, bardzo mocno chłodziła, naprawdę efekt chłodu był niesamowity, wystarczyło, że delikatnie się ruszycie. Miała taki specyficzny zapach, który nie każdemu by się podobał. Czy pomogła coś tam w oczyszczaniu? No ciężko mi stwierdzić. Natomiast jej zapach utrzymywał się na skórze jeszcze długo, długo po tym, jak maseczkę ściągnęliście, wyrzuciliście. Więc jak mówię, było to takie raczej średnio przyjemne, aczkolwiek ja maseczki marki Montagnier Jeunesse bardzo lubię. Kolejna maseczka Garnier Anti-Pickle Termomaskę, czyli maseczka przeciw pryszczom, maseczka, która na twarzy się rozgrzewa, nakłada się ją tylko na 3 minuty, po czym się zmywa. Rzeczywiście efekt rozgrzewania był, ale czy coś z tymi pryszczami robił, to raczej średnio, ponieważ no, nie wiem, czy będziecie widzieć, wątpię w to, bo kamera zawsze dużo rzeczy kaszuje i ukrywa, ale mi tutaj wszędzie pryszcze powyskakiwały i już walczę od jakiegoś czasu z nimi i nic póki co nie pomaga. I ostatnia maseczka Cooling Mask z Shebensa i to była maska nawilżająca i odświeżająca i rzeczywiście jak ją nałożyliście na twarz i ruszaliście się, to niesamowicie chłodziła, była bardzo przyjemna, ale jakiegoś innego większego efektu nie zauważyłam. I ostatni chyba kosmetyczny produkt to Anayake i to był taki mus do mycia twarzy. Słuchajcie, tą próbkę dostałam także w boksie z Douglasa, tutaj było 15 ml. Ja ją brałam ze sobą na wyjazdy, bo podczas ostatnich tygodni kilka razy gdzieś tam wyjeżdżałam. Słuchajcie, ona mi wystarczyła ogółem jakby wszystko zliczyć chyba na 2,5, może nawet 3 tygodnie mycia twarzy, bo trzeba było jej naprawdę niewielką ilość. Rewelacyjnie się pieniła, bardzo ładnie myła tą twarz. Jedyne, czego ja nie lubiłam, to był efekt takiego ściągnięcia, takiego jakby zliftingowania masakrycznego twarzy, jakbyście, nie wiem, botoks mieli i nagle nie mogli ruszyć twarzą. Więc no nie do końca mi się to podobało, no i oczywiście skóra po niej była aż taka kwicząca, więc no nie jestem pewna, czy to koniecznie był efekt oczyszczenia, czy po prostu jakichś środków, które są tutaj zawarte. No mam jeszcze jedną taką próbkę, jako że niedługo, za kilka dni wylatuję na weekend, potem prawdopodobnie może jeszcze uda nam się z mężem wyskoczyć na tygodniowy urlop. Są takie plany, czy się uda, to nie wiem, więc na pewno ją ze sobą wtedy, tą drugą, zabiorę i zużyję. I słuchajcie, mam jeszcze świece. Pierwsza świeca jest Airwick Life Sense, tak się nazywa. To są jakieś nowe świece, tak prezentuje się kartonowe opakowanie. Sama świeca już Wam pokazuję, bo ją w środku zostawiłam. Sama świeca wygląda tak o... Widzicie? Na górze jest normalnie wosk, który się dosyć ładnie spalił, trzeba przyznać. Na dole jest coś takiego w formie żelu, powiedziałabym, co ma za zadanie rozprowadzać zapach i nawet jeżeli świeca się nie świeci, nie pali, a jeżeli się pali, to ten zapach ma być mega intensywny i rzeczywiście był bardzo intensywny, bardzo ładny, bardzo przyjemnie się go używało. U mnie świece, zwłaszcza już jesienią i zimą, palą się całymi wieczorami. Jak wracam do domu, nie wiem, powiedzmy o 17, 18 odpalam wszędzie świece i one się palą do momentu, aż idę do łóżka spać. A więc ona paliła się u nas powiedzmy z tydzień czasu. I mam jeszcze inną, o innym zapachu i tamta już niestety taka fajna nie jest. Yankee Candle Serengeti Sunset, wosk, którego w ogóle zapachu nie było czuć. Ani ja nie czułam, ani mąż nie czuł, ani znajomi, którzy u nas byli, więc nie kupię ponownie. I drugi wosk za to, który było bardzo mocno czuć, którego nie potrafię przeczytać nazwy, bo to chyba po francusku jest. Natomiast ten wosk pachniał takimi... cynamonowymi ciasteczkami. Zapach jest niesamowicie intensywny, roznosił się po całym mieszkaniu, po całym domu, naprawdę przyjemnie się go wąchało. No i to by było na tyle, kochani, słuchajcie, to tenko jest naprawdę mega, mega długie, no ale kiedyś w końcu muszę to wszystko pozużywać, większość tych rzeczy miałam już w użytku naprawdę długo, bo na przykład to serum pokazywałam Wam chyba w zeszłym roku z końcem lipca, kiedy je kupiłam.
Więc sami widzicie, jak jest. Niekoniecznie wszystkie kosmetyki, które Wam pokazuję, otworzyłam w tym miesiącu i zużyłam w tym miesiącu. Oczywiście takowe też tutaj są, no ale jest to raczej mniejszość. Także moi drodzy, to by było na tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmikach. Pa, pa!